Bluestorm! Witamy was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj. A to bardzo, bardzo serdecznie. Po raz pierwszy. Mamy nowe auta. Jako pierwsi, bo dostaliśmy. Auchan się nazywa. To jest alfa tego auta, wy nie macie pewnie. I dokładnie. Co jest ciekawe, to Auchan jest otwarty nawet w niedzielę niehandlowe. Tak. Auchan się pisze. No i właśnie podjebałeś Auchan i teraz kurde nie masz tego. Nie będziesz jak sobie. Tu się jeździ? Ej, tu jakiś zawrót miałem głowy zrobić. Nie, tak. Dobrze. Ja w drugą stronę. To się stało tutaj. No weźcie! Co mu zrobiliście? No wypadł. Ja tak ładnie oszukałem. I tak no właśnie widziałem. Zaniebicie tracisz... A nie, to inne. Zaniebicie tracisz. Ej, to właśnie, to jest GTA tryb warcaby. Trzeba bić, jak się zobaczy kogoś. Tak? No. Nie, to nie, to jest wilk i ten. I zając. Wilk i zając. Ej, była taka bajka, no, nie? No, ta. Była. Po ja rusku. Grałem w niej główną rolę. Tak, karteczki były z wilkiem. Tak, chyba koncern. Wilka grałeś jej. Ale rozumiecie czemu, bo on ma nazwisko zając. Bo ma na imię Mateusz. Tak. A weź nie sprzedawaj moich danych. A, no i dzięki. Ja pierdolę teraz dzięki za zdoksowałeś mnie. Już kredyt. Jezu. Filówka poszła. Już wzięta. 7000 pesos już mam tutaj. I to brazylijski. 7000 RSO, no i tyle tutaj jest. Najgorzej, ja z wami się nie bawię więcej w takie. A jak wam się podoba nowe autko? Bo takie wydaje Resident się być takie Sleepy. Ta. Krętne. A kto te mapki wybierał? Ja. Chorąży. A, to fajne, dzięki mi. No tak byś... Na pewno będzie coś takiego jeszcze ciekawego. O, jak go pukłem fajnie. O, jaku pik to fajnie. Ej, gdzie jest flotar ogólnie? No ja w ogóle sobie pojechałem. Flotar pojechał inną trasą. Inną trybę, ta, ta, wiesz? Ta. On bezkontaktowo sobie pojechał. Oj, strzała z karabinu. Pozwoli, że cię wyprzedzę. Pewnie, ale jakoś cię pykłem znowu. Ja spokojnie zrobię takie salto i spadam tutaj na o, pięknie. Tylko troszkę na boczku chyba spadłeś. Ta, zaraz ty będziesz bo dzisiaj tutaj jest takie miłe GTA. Dokładnie. Nie, ty kurcze pajacu. O, Mateusz przesadzasz. Zawsze mi kruka. No będziesz upani, ej. Bo ja już nie przeklinam, jestem family friendly. O, dokładnie. No i super. YouTube na nas to wymusza. Już nigdy nie przeklełem. YouTube na nas tego nie wymusza, ale powinno nie cię to furman wymusić, wiesz co? Sumienie powinno to na tobie wymusić. Co? Sumienie to ja mam jak na sumę chodzę do kościoła. Na sumo chyba chciałeś powiedzieć. Albo jak łowisz sumy. O, na przykład. Bo to też na S. Albo jak zarabiasz grube sumy. No to nie, to bądźmy realistami. Albo jak zakładasz sutannę, na przykład też można. Albo jak dodajesz, rozumiecie? W sumie. Ta. No w sumie. Ej, ale ten wyścig to jest. Ej, bo ja pojechałem tam, bo myślałem, że trzeba zjechać z mapki. Tak, ja trochę, bo... troszkę nam zarzuciło tutaj, wiesz o co chodzi, wariacie. Tak, wiem o co chodzi, wariacie. O, furman we mnie walnął, ha, dobrze. Nie walnął, śmieciu. Ej, wiecie, że to już było całe to okrążonko? Tak, no. Wiemy. I są dwa okrążonka takie. Mati, ty oszuście! Mati, ty oszuście! Znów zarosłaś. Mała, ja znów zarosłaś, zapachniałaś. No wiem, bo ten się zaraz podjara i a to jest fajny przecież. Ty takie bekowe, nie? Beka z Disco Polo w ogóle. Rzeczywiście. Ten najgorszy na świecie w wyścigach. Nie, pojechałem z furmanem w jedną stronkę. Ej, flota, zatrzymaj się proszę, bo wypadłem z trasy. Ale się zatrzymajcie. A to moja wina, że wypadłeś z trasy? Mm-hmm. Nie, ale twoja wina, że nie będzie cię widział. Gdybyś jechał wolniej, to byście byli razem. A gdyby jechał szybciej, to bym nie widział. Ale to jest twoja wina. Dobra, pierdolę tego Auchan, jest chujowy. Nie, no jest spoko, tylko zresztą jest faktycznie dupą. Nie, jest słaby samochód. O nie! Ta, no to masz lepszy? Już widzę. Ta, T20. Ja mam lepszy. Jak masz gorszy samochód, to wiesz co, lepiej się nie wypowiadaj. To lepiej zahamuj, nimi nie zrób lepszy. Zrób lepszy. Ale wiesz, nie trzeba być piekarzem, żeby docenić dobry chleb, czy jakoś tak. Zrób lepszy. Osiągnąłeś tyle, co on w życiu, że się wypowiadasz? Osiągłeś. Tak, a widzicie właśnie, jak się ma jak Kamil Stoch, jeżeli jesteś taki hater. Co? Ej, a skoki jeszcze lecą, czy już się skończyły? Nie, Hada skończył. To jest w planicy konkurs. Hada, ile jeszcze konkursów zostało do końca? A. Jeszcze 7. Nie no nie wiem ile. No właśnie też nie wiem. Konkursów w skokach zostało? Dużo. No przecież już prawie wiosna jest. A kto wygrywa tą kategorię Rower? Nie wie Gabi. Rower nie. Już się skończyło, wygrał Kamil Stoch. Nieprawda. Mata ja drugi. Tak, ja wiem, patrzcie, on powie, że Hada wygrał. Tak. Ale śmieszne, ohoho. Betonową płytę. Nie. Uliczniaki spuszczą ci w pierdol śmieciu. Skitu. Ja ale czemu? Ze świdnicy. Ze świdnicy. I co, śmieszy was to pojazdę? Ale bym was dojechał, jakbym was spotkał. Tak. Jak ty prawa jazdy nie masz, kurwa. Tak chcesz dojechać. Ja przynajmniej Matizem się nie wożę. No. Słuchaj, widziałeś? Masz lepszy? Style. Oparane. Ziomek, style. On przynajmniej ma Matiza. A ty masz też małego, ale fiuta.
A ja wypadłem nawet i pluję na te wyścigi. O, jestem trzeci, jak miło. Nagram sobie tutaj, jak stoję w polu. Taki. Na miniaturkę i będzie. I siejesz mak. Sieje mak. Nie. Sieje ferbat. Znów zarosła. Jest przestań. Patrzcie, jakie bonuczki kręcę. Tak, Krystiany chyba. Nie umiesz tak zrobić, to nie oceniaj, dobra? Przepraszam. Ty, ale ja nie widzę, bo ty jedziesz wśród źdźbeł trawy. Źdźbeł. Ziedziebeł. Śpień. GPOC. Gangplank Austin. Gangplank dostał buffa. Tak, chyba na siwanie. Nie żartuję. A ty strzelasz z ucha. Ej, patrzcie, dwa są takie... A ty masz ale na dworze dwa zawierucha. Dwa są pełnokolorowe, a dwa są takie pomalowane. A ja miałem fajny żart, ale nikt nie słyszał. Tak, ja słyszałem, Mati. Dobra, piątkę sobie przybijmy. Sobie piątkę. Nienawidzę cię, Furman. Tak? No Jezu, tak. Dał mnie. Czekaj. Okay. Już, ale Furman za nami. Z tych ale ja wiecie czym, wiecie? Jak chcesz piątkę przybić? No już, przybiliśmy sobie. Aha, dobra. Tylko okay. Nie dawaj tyle Furmanowi za bardzo. Dobra, ja go przepuszczę. Ta, to nie no jest. Znaczy, że on już życiowo się puszcza, wiesz? Nie, no patrz, jaki Furman mnie wywalił, no, ciebie niszczymy wywalił. Niszczymy go! Dobra. Wywalił. Ej, widzieliście to, tego mema na Polakach? No właśnie. Bo to dla pieniędzy wszystko. Jazda. Co? Oddam wam pieniądze wszystko. Aha. Dobra, ja się sam wywaliłem chyba. Da, no, chyba. Chodzi o ten kanał na YouTube, od abstrahujów. Tylko dla pieniędzy? Tak. A, no, dobra. Właśnie o ten kanał mi chodziło. Dobra, a czemu od abstrahujów? No bo oni... To jest ich kanał. Tak? Ale tam przecież taki kolej z brodą fajnie no bo mówi. Oni... No... Ale jest wyprodukowane przez Abstra. A, ja nie wiedziałem tego. To fajnie, to teraz już wiesz, Gostek. A mogą też mój kanał wyprodukować? Nie, bo oni nie produkują. Za duży gówno. Ten format. Co on powiedział? To była taka oczywista złomendo. Dałem ci specjalnie. Tak. No nie, bo myślałem, że powiesz coś miłego w moją stronę. Ale po co? Już to widzę. Ale po no, co? To właśnie wiedziałem, że powiesz coś niemiłego, więc specjalnie to powiedziałem Downie. No. Ajajaj. Ta, Down jest ten, kto ma na imię Downów. Down. Jestem Furmanem. A chciałbyś być. Widziałem jakby twój samochód, Furman. Bo byłem. Ale w sensie zamiast swojego widziałem twój. Dobra, Mati, dawaj gangbangujemy go. Gangbangujemy frajera. I jazda! O Jezu! Zajebiście, dobra. Mnie, kurwa! Wypad! Piąteczka! Ty jeździć nie umiesz w ogóle! Ej, kurwa, dobra, byś się pościgał tam we F1, ta! 100 okrążeń w to samym miejscu! Frajer! No. Adi, co się dzieje? Rozwój, kurde. Adi, coś to tobą. Ej, wyprzedziłem też Furmana jak coś. Okay. Beka totalna, co? Tam, też wyprzedziłem go. Totalnie zniszczony ty pozostał. On ale on mnie za chwilę zniszczy. Którą jedziesz, bo ja prawo. Lewo. Oje, ale skoczyłem! Spadłem. Ej, Furman, też się rozdzielimy, co? Dobra, to którą jedziesz? Ja lewo. Furmanowi prawo. Rozdzielili DNA i dlatego jest taki. Ta. Dobra, znowu mam a Furmana. A tobie dodali chromosom. A tobie zabrali. Oj, dawaj go, Furman. Michuś, dawaj, ściskaj go. I co ty na to? Dobra. To się nie wyszło chyba. Adi, czemu stracił? Ta zepchnął mnie i... Zepchnął? No a co miałem zrobić innego? Nie, no, nie. Mam go! Nie, Krusz, nikt nic nie powiedział, Adrian. No nowy Pokemon zepchłem. Chyba. Ta Chikorita. Grubaza. Kupa! Śmieszne to było? Grubaza? Tak. Ale nie jesteś gruby. No ja wiem. Ale jesteś puszysty. Do ciebie bardziej maczą pasuje. Nie, do ciebie to dojebazaur jest taki, wiesz. Dojebany jesteś. Dojebazaur. Legendarny Pokémon. Legendarka. Dobra, Flotar, lecę na ciebie. Ale przed chwilą był punkt kontrolny 21 na 36 i tak uśmiechnąłem się pod nosem, mimo że to nie ma żadnego... No właśnie, znaczenia ani znaczenia. W ogóle tak, ale na sensu. 37 już by aha. Miało. Wtedy, no, wtedy byście szkalowali papieża. Nie, wtedy bym wstał i zaśpiewał barkę. Tak, ty śpiewać a nie ja lubisz. Bym się walnął. Ej, bo samochód tutaj nie da rady chyba podjechać pod... Taaaaaa! Ty to kolejny dojebazał. No Flotar, mój nie da, przecież nie wie. Jak mnie dobił? Widzieliście, że dojebazał jest tylko jeden. Flotar, popchnij mnie! Bo jest legendarny. O kurde, mnie dobił do Granda, no. No i dobrze tam. Widać, że był efektywny naziemne Pokemony. Dojebozaur. Ty dojebazał. To jebazał. Zależy, jak on jest roślinny. No. No to tak. No to roślinny tak. Jest dobry na kamienny? Tak. Bo ja nawet tak, nie bo wiedziałem. Chyba, że to jest, to jest roślinno walczący, bo jest taki dojebisty. To też walczący też jak jest. Jak ci z liścia pierdolnie, to. To się no rozumie? Dokładnie. Ale dobre, z liścia, rozumiesz? No, ta, bo liść to walczący, roślinny. Z liścia ci zajebie. Ale zajebiste, Furman. Dzięki. Tak.
Ale ty ja zgłosiłem na patent to już. Serio, ktoś tam przeklnął? Kiedy co? No dojebazał, to jest przeklęcie. Ile razy ty powiedział zajebie, zajebiste. No bo Furman powiedział zajebie z liścia. Ja tylko cytowałem go, za cytaty się nie płaci. Dokładnie. Za cytaty się nie... A ja parafrazowałem tego. Franciszka Kimono. A ty nawet parawki nie potrafisz sobie postawić. Ty już pokazywałeś, jakie zajebiste stawiasz parawki. Wygląda legitnie. Więc tam shut the fuck up, dude. No, w sumie. No w pęcie to robiłem, na żywo to full legitnie. Wygląda legitnie? A ludzie nie wiedzą, o co chodzi, tak jak wiedzieli z tym Mr. Blue Sky, czy coś takiego, z tym gościem. Bo też pamiętam, przyjęliśmy i później się ludzie pytali, o co z tym chodziło. A jak to o co? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dokładnie. Tak. No. O co innego chodziło? Słuchaj, ale ludzie nie martwcie się, na biednego nie trafiło. I teraz nikt nie wie, o co chodzi. Takie znaki zapytania w głowie. Nawet my, kurwa, nie wiem. Chciałbym teraz widzieć kamerkę flotara, jak tak się patrzy w kamerkę i robi takie... Kamerka flotara, jak się patrzy w kamerkę, jak się patrzy w kamerkę, flotara, flotar. Tak, jeszcze na podglądzie. Bo tam też jest kamerka. Jak coś. O Jezu, jak źle pojechałem. Deja vu. Ej, to jest koniec wyścigu, o. A ja zahamowałem sobie. No ja powiem wam najlepszy wyścig świata. No to było super, super zabawa. No już drugi z rzędu. Taki definicja słownikowa zabawy. Co tam się stało? Czy Furman nie ukończył? Ukończył. Na trzecim jebanym miejscu! Nie, było, że pierwszy jesteś. Nie, Mati, ty byłeś pierwszy. Ty, ja pierdolę, nie! Adi jeszcze tutaj fikołki robi kaskaderskie. Na skok do morza. To było głupie. Ale ja myślałem, że ty zaliczyłeś. No, kurwa! Też tak myślałem, że to zaliczę. Jednak to nie moje progi chyba były. Na twoje nogi. Nie. Na moje wzrosty. Ojej, jak leci. Ojej, gdyby nie to, to byś Adnaki wygrał. Tak, to prawda. Gdyby nie flota, ten wygrał. MX Chiliad 3, no bo to jest MX, myślałem, że to bo to jest na chillku mapka, rozumiecie? To są wyścigi Resident Sleepery. Nie, tak. my potrafimy z każdego wyścigu zrobić najbardziej entertaining wyścig świata. Oby to była prawda. Tak, dokładnie tak będzie w tym wyścigu. Do czego potrzeba? Jebać furlota! A nie, to flotar. Jezu, furlota, jebać furlota! Trzeci wyścig z rzędu, spycha mnie na samym początku. Ej, to jest furlota? To jest jakiś argentyński piłkarz, Diego Furlota? Tak, tak. Nie Diego, tylko ja Alboreza. Tu nie skręca, to no. Auto nie skręca. Kręca lepiej. Potwierdzone to jest naukowo. O co chodziło na początku? No Jezu, nie interesuj się. Bo no jebać mordy. Furlota, gościa. Nie, po prostu chciałem zepchać, powiedzieć... Zepchać, tak. Był taki, że żeby było śmiesznie, trzeba zepnąć Furmana, no i jechałem już, żeby go zepchnąć. Ale to... A na koniec okazało się, że to był flotar. I Furman zepchnął Flotar. No nie zepchnąłem, bo a to było jeszcze śmiesznie, bo ty zostałeś zepchnięty. No tak, a potem ja zostałem. Dobra, ale beka. A chcecie drugi poziom śmieszności? Bo ja go zepchnąłem jeszcze. Chciał zepchnąć mnie, został zepchnięty przeze mnie. Taka incepcja w incepcji już w ogóle jest. OMG, ten krążek nadal się kręci. Aha, no bo on się jeszcze nie obudził w incepcji ze snu, to trzeba wytłumaczyć, bo takie fajne zjawisko tam nastąpiło, że ucięli film w momencie, kiedy jeszcze się nie przestał kręcić ten krążek. I nic nie wiadomo. A, w incepcji, dobra, bo ja tak myślę. Jezus Maria, tutaj takie dobra, fajne... Jezu, może klaun z koszalina stoi pod moim biurkiem i na mnie patrzy. Tak, jak może stać pod twoim biurkiem, jak masz bardzo mały. Bo jest skarbem. Ale, no, mam stojące biurko, debilu. A teraz chyba stoisz, czy siedzisz? A może sobie stoję. To jeżeli on stoi i ty stoisz, on pod twoim biurkiem, to ile on ma wzrostu? 1,50 m. To ty chyba byś miał wtedy 1,50 m. Bo ja stoję w wysokich butach i mam 1,80 m wtedy. Tak, i wyglądasz pewnie jak klaun ze Świdnicy chyba. Bo ty jesteś tym klaunem. Ty jesteś. Ty jesteś. Nie, on jest. Ja już zaklepałem, a ty się wyjebałeś, fajnie. A patrz, ten na brzuszku tam leci. Ach, gdybyś nie leciał, bo byś ten brzuszek uniósł do góry, bo jesteś taki gruby. Ty jesteś taki puszysty, że ci jeb. Słucham? Jesteś z nami? Ja się przysłuchaj, co wy za głupoty pierdolicie po prostu. Słucham, bo cię wyrucham. A ty nie mów słucham, bo cię zabi... O, grozisz mi? O, groźby, Mateusz. Zabójczo rozśmieszę. Ale to i ale tak ja na śmierć. Zabij, więc nie ma z i w... Zabuza, ta. Zabuza 13 wariacie. On miał laga i mu trochę den, słowa... Anele. Widziałem flotara wybuchającego. Co to może znaczyć? Że Adam Mickiewicz kochał jego. Co? Alkohol Adam Mickiewicz... Czy
Juliusz Słowacki. Ostateczne starcie. Juliusz Słowacki, Wacki. Myślę, że... Beka, z Kwejka chyba to wziąłeś. Ta, z bestów wziąłem. Jeszcze specjalnie tak się poprawiłem. Ta, specjalnie. Furman sponsoruje Kwejk.pl. Ta, chyba Bysty. Nie, Strefa Beki. Strefa Beki, Memixy.pl. Czekaj, zrób pranka? Nie, jak to było? Kurde. Prank przez telefon.pl. Pranku, teleprank? Teleprank, telepizza i teleprank. Widzisz, oni teleprank. Zamiast za reklamę nawet pieniądze? Nawet znaczy, pieniądze. Nawet pieniądze. Ej, weź, bo reklamujesz. O kurde. A to takie z Monopoly. Nie dostaniesz nawet pieniędzy. O nie, ale dostanę tokeny do pranków przez telefon. Bo chcę prankować kolegę. Chciałbym usłyszeć te pranki. Ja słuchałem, są zajebiste. Dzień dobry, chodzi pani tak, taksóweczka stoi. Ale ja zamawiałam. Pamiętacie ten filmik, Było z taką styrtą kiedyś. Styrta się poli. Tak, to właśnie tam była styrta i pomiędzy jej tymi wypowiedziami była przerwa, żeby coś odpowiedziała osoba, z którą się rozmawia. Aha, jak to i po prostu słychać taki... To w trakcie potem mówi? Ale to jest nagrane uprzednio, tak? Halo, styrta się pali! I jest przerwa. No. I znowu zaczyna na coś gadać. Wiesz, jest pocięte tak, jakby to była rozmowa. No, ale jak ktoś na przykład w trakcie jest mówienia i nagle znowu mu wyskoczy to, czy... No to się tak może to wyskoczyć, to wiesz, to jest wszystko tak na... Na wiesz, o co chodzi. No, Flotar, ale jak u ciebie? Łatwe wyścigi. Jezu, nudne wyścigi. Ta nudne wyścigi. Cofam to, co mówiłem, że każdy wyścig potrafimy zrobić, żeby był entertaining. Z gówna bata nie ukręcisz, jak to się mówi. Ja tak mówię. Nie, nie ty mówisz. Jesteś gównem. A ty jesteś batem. Flotar, jadę po ciebie! A Flotar jest ukręcił. Co? Znak zapytania.